Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie dzisiaj w takim bardziej informacyjnym odcinku. Otóż znamy już nagrodę za trzeci sezon, wiemy kiedy się ten sezon kończy. No i postanowiłem wam to pokazać. Wiem, że mogłem to zrobić już chyba 2 dni temu, aczkolwiek no nie pomyślałem o tym na start. No więc chyba najważniejsza informacja jest taka, że sezon kończy się 11 sierpnia. No i do tego czasu możecie nabić nagrody sobie za rangę. W tym sezonie nagrodami będą malowanie na auta. Z tego co widzimy tutaj, wyglądają one bardzo ciekawie, aczkolwiek no w pierwszym sezonie też były malowane. Zobaczymy jak te wypadną na tle ich. Ale tutaj jak patrzę na tym screenie, to bardzo mi się podoba na pewno supersonikowe. To jest chyba Grand Championowe i też wygląda bardzo fajnie. No i za złoto w sumie też wygląda bardzo korzystnie. Więc moim zdaniem fajnie to wygląda, ale zaskoczyło mnie. Nie wiem czy to jest trochę przerysowane, czy faktycznie tak bardzo fajnie się będzie mienił kolorami ten dekal za supersonika. Dobra, mniejsza. Na koniec sobie zobaczymy jeszcze filmik, gdzie ocenimy poszczególne malowania. Tutaj standardowo im wyższą macie rangę, to będziecie zdobywali po prostu malowanie za swoją rangę i wszystkie poprzednie. Za Grand Championa oraz Supersonika do zdobycia są te takie fajne podpisy kolorowe pod nickami. One się niczym nie różnią od poprzednich sezonów, no poza oczywiście tym, że mamy S3 zamiast S2 lub S1. No i też zawsze na początku sezonu wiele osób pyta, dlaczego dostało jakieś przedmioty za Friko. No więc to wychodzi z tego, że wykorzystują się automatycznie wasze kredyty zdobyte na turniejach. No i macie tutaj rozpiskę, że jak macie od tylu do tylu kredytów, to dostajecie taki przedmiot losowy z danej skrzynki, potem z takiej i z takiej, więc jak ktoś zapomni sobie otworzyć nagród, odebrać nagród, to dostanie przedmioty za Friko. No i z tego to wynika, że można przy wyjściu do gry po nowym sezonie dostać jakieś malowanie, wybuch czy coś innego. No i dobra, co do samych malowań, za brązo nie jest jakieś super okazałe, no ale to powiedzmy, że się spodziewaliśmy. Srebro jest natomiast fajne. Złoto na tym aucie nie wygląda zbyt ciekawie, ale tam było chyba na fęku w lobby i to wyglądało zdecydowanie lepiej. Platyna w sumie nie wiem z jakiej racji jest zielona, ale przynajmniej jest to bardziej odróżniające się. To platynowe malowania zawsze takie jakieś moim zdaniem były średnie. Diament nie, no jest ładny. W ogóle zwróćcie uwagę na to, że na tych takich malowaniach są małe ikonki rangi. Tutaj my aż tak bardzo tego nie widać, ale zobaczcie kształt diamenta i to jest odwzorowane też na samochodach. W ogóle nie wiem, czy widzicie mój kursor. Tak teraz się zastanawiam, że chyba nie widzicie, a ja pokazuję jak bałwan. No ale jak się przyjrzycie samochodowi, to można zobaczyć właśnie te takie fajne nawiązania do rang, które są nałożone właśnie na te takie, zwłaszcza ciemne elementy. Na tych takich w kolorze zielonym-bieskim też są rangi, natomiast tam to jest zdecydowanie mniej kontrastowe, więc się nie rzuca w oczy. Oczywiście nie powiedziałem tego, ale na każdym aucie, niekoniecznie na fęku, na każdym aucie będziecie mogli używać tych malowań. Wiadomo, że na różnych autach będą różnie się prezentowały. Na fęku oraz Octane nie wyglądają bardzo fajnie. No tutaj macie za czempiona. Akurat ja nie jestem fanem takiego fioletu czy tam różu. No chyba bardziej fioletu, ale to po prostu nie mój kolor. Za Grand Championa, generalnie na Octane mi się bardzo podoba to malowanie, ale zobaczcie jak jest stylowe. Z jednej strony, tak jak mówię, zdecydowanie fajniej by było jakby tym razem dali jakieś wybuchy z bramki albo obramowania, ale z drugiej strony te malowania dalej są bardzo fajne. No szkoda, że przed chwilą mieliśmy praktycznie to samo, ale z dwojga złego lepsze jest coś takiego niż jakieś bezużyteczne koła. No koła jeszcze jako taka czasami są przydatne, ale na przykład ślady spod opon, boost, których potem nikt nie używa. A jeszcze taka ciekawa, zobaczcie tutaj w prawym dolnym rogu na ikonkę rangi, że to jest tak jakby stary Grand Champion pomalowany na czerwono. Nie wiem dlaczego to jest tak zrobione, no ale no jak widzimy jest to właśnie w ten sposób. Ale podsumowując, za Grand Championa mi się bardzo podoba. Trochę wiadomo, na rankedach byłby wstyd nosić w momencie, kiedy ma się lepsze malowanie, ale wygląda bardzo fajnie. No i tutaj też się mienią te kolory. Jest taki jakby bazowy kolor biały, tutaj wiadomo jest ta taka szara domieszka, te paski są wszędzie szare, ale jest też taki róż, ten taki ze środka rangi, który się właściwie mieni. To jest tak jakby było ten perłowe malowanie. No, właśnie w ten sposób. I moim zdaniem robi to bardzo fajną robotę. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w grze, aczkolwiek mi się to podoba. Nie wiem czy są to dużo lepsze malowania niż ostatnie, co były. Za Supersonika może nawet nie, ale za takiego Grand Championa, jeżeli ktoś wbił teraz po raz pierwszy, to naprawdę wygląda to bardzo przyjemnie. No zresztą dajcie znać, co sami o tym sądzicie. Dobra, to jeszcze podsumowując, na koniec powiem jeszcze raz, że sezon nowy zaczyna się 11 sierpnia. Tutaj też może od razu powiem, że chciałem wam dać polski język na stronie, żeby też zobaczyć polskie nazwy, ewentualnie jakby ktoś nie wiedział tych tytułów, ale niestety nie ma do wyboru, więc no unlucky. No i co, to byłby taki nietypowy odcinek, trochę informacyjny.
Sorry, że spóźniony, ale na początku nie planowałem go nagrywać, potem stwierdziłem, że w sumie fajnie by było. No i tak. Dobra, nie będę przedłużał, zapraszam do zostawienia lajka, jeżeli lubicie Rocketa. I to tyle. Elo, elo.